wracając do tematu, tak jak wcześniej mówiłem, w tej większej pompie, po większym skoku tłoków, rozwiązanie zasysania i blokowania zaworem zwrotnym to jest tego typu zawór na gumie i dociążnik, a w tej, to są obydwie polskiej produkcji, a w tej pompie, mówię, jest rozwiązanie tego typu. Czyli podobne do rozwiązania do tego, co tu jest ten metalowy zaworek. Tu już nie ma żadnej gumy, tylko jest metalowy zaworek. Tu jest taka śmieszna blokada. O, do konserwacji. O, o. I ten wypad tutaj na jednym pokażę, na jednym przykładzie. Tu mówię, to sama zasada zasysania i blokowania, tylko tu jest tego typu rozwiązanie. O, taki zaworek. On chodzi w górę i w dół, zasysa i blokuje. A to, te druty powodują to, że podczas zasysania na tyle nie wyskoczy, że po prostu nie zablokuje się i nie, no bo się może, jakby wysoko wyszedł, to by mógł zablokować i zawiesić się w ten sposób. A tak to ten drucik powoduje to, że będzie miał pewną dystans tak zwany. To samo się tyczy w tym tłoku. No mówię, to jest rozwiązanie w tego typu pompie. A w tamtej jest, tak jak mówiłem, gumowa uszczelka tego typu. W razie pytań wpisać ewentualnie, mogę nakręcić jeden filmek. Dobra, na tą chwilę dzięki.